Boże, z tym całym, z tą beczką tej wody. Okej. Okay. No, teraz się troszeczkę zmieni spojrzenie na Snape'a. No, taki przeżył trochę zawód miłosny. Jeżeli chodzi o Lily Potter, bo w niej był bardzo zakochany. No ogólnie Dumbledore i tak by umarł, nie? Przez to, że ten pierścień go jakby zakaził czy zaraził. Nie wiem, jak to powiedzieć. No i Snape był niby sługą Dumbledora, ale tak naprawdę cały czas był tym, który chronił Harry'ego. Musiał taki prowadzić podwójne życie, żeby Dumbledorowi przekazywać informacje. Co się tutaj też okazało, że jednym z horcruxów niezamierzonym i nieplanowanym jest sam Harry. Ponieważ cząstka Voldemorta utkwiła w nim w tym momencie, kiedy chciał zabić go, jak był mały, tylko że jakby Lily stanęła między nimi, kiedy padło zaklęcie i niezamierzenie. Właśnie jedna z cząstek duszy Voldemorta jest tkwi w Harrym. Dlatego on mógł, był w stanie rozmawiać z wężami. Był w stanie, to było w Zakonie Feniksa, nie? Czy w Księciu Półkrwi? W Zakonie Feniksa odczytywał te wizje Voldemorta, jakby tak, była taka więź myślowa między nimi. No, a żeby pokonać Voldemorta, no to wszystkie te horcruxy, którym też jest Harry, muszą zostać zniszczone bądź no zabite, jeżeli jest to istota żywa. Tak samo Nagini jest jednym z horcruxów. Wąż, nie? Voldemorta. No, dobra, idziemy dalej. Hey ho, let's go. Duszek się zaciął na chwilę. Ale mi stąpuje. No ale mi się tam pojawiają non stop, także to nic nie daje. To jak oni biegają, doprowadzą mnie do szału. Naprawdę? Pomagam. Okay. Dobra, idziemy tam, gdzie mamy iść. Aha, Ron oczywiście ma zaklęcie woda. No, ale mi się wydaje, że tutaj się nie da z nimi walczyć, bo oni się cały czas pojawiają na nowo. No, także to jest takie trochę bez sensu, nie? Dobra.
Czy gdzieś do Hagrida udajemy, czy jak to wygląda? W ogóle się zastanawiam, jak będzie wyglądać walka pomiędzy Harrym a Voldemortem. Nie wiem, czy ja chcę w ogóle o tym myśleć. On idzie sam i koniec. No, nagini. No, właśnie im tłumaczy, że niestety, no. To złoty znicz. I zawsze był w nim ukryty kamień wskrzeszenia. To są jego rodzice, nie? Z tego, co ja dobrze kojarzę. Syriusz. I... Profesor Lupin? Okej. Okay. Harry już hajna. Aha, widzę tutaj biesiada. Okej. To była też bardzo fajna scena w filmie. Aha, okej. Hi. Wygląda jakiś mały krasna. Aha, kopnął go, spoko. Okej. Okay. Co ogólnie ja tą scenę rozumiałam tak, że Harry upadając, on wypuścił z ręki ten kamień wskrzeszenia. Więc teraz zastanawiałam się, czy on sam siebie wskrzesił po tym, jak Voldemort chciał go zabić? O matka, jakie w ogóle wygbasy. No to raczej nie o to chodziło. Tak, a to nasz kochany Neville. Hermionka, Ron. I właśnie z miecza Godricka. O Jezu. Boże, ludzie, przecież nawet nie zdążyłam wstać. No ale ja nie będę... Wiecie co, powinno być tak? Wydaje mi się, że oni tutaj raczej jednak mi pomagają. A mi się wydaje, że tutaj chodzi chyba... No, bo widzicie, nie jestem tutaj za bardzo w stanie no nic robić, bo oni mi tu latają i celują we mnie, a Hermiona, te dwie pozostałe osoby, które są ze mną, albo ta jedna pozostała, to nie za bardzo pomagają, nie? No, tam się obok następny zrodził. Dobra, no ale co, gdzie mam z tym iść? Jezus, dajcie mi spokój. To jeszcze nie ma kociołka w ogóle. Masakra. Hermiona, weź no pomóż trochę, co? No właśnie. Potrzebujemy kota przede wszystkim. Meow. No, kopaj! Szybko! Na co czekamy? Szybciutko! Kota mi zabili, tak? No ciężko jest to zrobić. No, ma szybkie kopanie, a jednak... Aha, no ale co? 1 na 3? What the fuck? Jaki to jest duży obszar! No robią mi! Czemu mnie nie bronią? Nie, drama. Dobra. Nie ma kabra. Tu się nic nie da. Uciekajcie mi stąd. Nic się nie da zrobić.
Hermiona, proszę cię, traf, że w to, co to trzeba. O mój Boże. Dobra, tylko mi się tu pokazują rzeczy już stricte do tego pociąga. No, tylko że... Jezu, wypadł stąd. Przeszkadzacie mi. O, jest kociołek, tak? Dawaj. Nice, w końcu. Dobra, i teraz tak. Wiesz, dobra. Może być wodą, Ron. Spokojnie, ma w ogóle problemu, nie? Tak, i tutaj mam tego pająka. Łażą oni tutaj cały czas. Spoko, że mi oni pomagają. Trochę mnie to denerwuje, ale okej. Jeszcze potrzebne są te luny, okulary. Ale nicie tutaj nie ma tego, nie? Stojaczka, że tak powiem. No mi się można odbijać, kisne. Tutaj jest. Ale tu Dark Magic. No dobra, czyli nic nie zrobimy. Okej, ci walczą. No to jest koniec, Beatrix. Aha, myślałam, że już teraz będzie. Aha, takie rzeczy. Ona może tego używać. Dawaj, stara. Znaczy ogólnie Beatrix zginęła z różdżki od... mamy, nie? Rona. Bardzo dobrze. No ale wypad! No. No nikt mi nie pomaga. Serio, ja będę wodą ich pokonywać? Ja umarłam! Spoko mi w ogóle, że mnie broni ten chłop tam, nie? Nic. Nie mam pytań. Ciekawe, czy on by to był w stanie otworzyć.
też nie. Nie, no to chłopie, się nie nadajesz do niczego. No. Jak ja mam tutaj to ogarnąć sama, jak ich jest tak dużo? No. Nie, Boże! Ledwo przeżyłem. Aha, spoko. Dobra, to niech ona sobie sama poradzi. To jak to ma być? Okej, okay. A tutaj przeskoczy? Przeskoczy. Dark Magic to... No, on mnie zatrzymał! Kiknojek! Dobra. Aha. No fajnie, że to wszystko sama robię, nie? No nie. Ciężkie to jest. Dawaj! Niech dostanie w końcu za swoje, niech zdycha już, bo już mam jej dość. Ile ona osób tutaj zabiła. Beatrix. Oj, Lara. No co ona mi będzie robić, myśli sobie? O nie, ciekawe jak ja mam to przejść sama. Jak jest za dużo! On mi nie pomaga. Chyba wiele razy to tak muszę. Chyba 4, co? Tam widziałam tych serduszek było. Ona się nazywa Molly. Z mi się przypomniało, bo że jestem tak. Ostatnio. Wszystko zapomniałam z tego Harry Pottera, nie? No i bardzo dobrze, że mu zrobiłaś, bo on to się niczego nie nadaje. O nie, wodą. Boże, nie. Tam za zaklęcie. Że sama muszę sobie z nimi radzić. Nie jest łatwo. On mi w ogóle nie pomaga. On stoi i się patrzy. No to chyba jeszcze nie jest ostatni raz, nie? Dobra. Kciuk mnie boli trochę od tego. Nareszcie, masakra. Dawaj, Neville. Aha. Aha.
zróbmy tą wodzie tu. W sensie takim, żeby... Boże, żeby się nie... Okej, dobra, rozumiem. Nie, to nie mogę się ruszyć w ogóle, jak on mnie tym zrobi. No pewnie. Hermionka sama biedna musi. A, bo Ron oczywiście się boi, bo pająki. Nie, no hit po prostu. Ze swoistym mieczem i też nie wiem na co li... O Boże, nie. Jest ten. Jezu, ile razy to jeszcze... Boże, przelecę to zaklęcie. No dawaj, Hermiona! Ale patrzcie, co się w ogóle dzieje, nie? No nie dam rady sama sobie. Nikt mi nie pomaga! Mogła być... Oto. Co mam zrobić? Jej głowa. Bardzo dobrze. O Boże. Takiego sobie nie wyobrażałam. No, on jest coraz słabszy, nie? Na szczęście. Jeżeli chodzi o Voldemorta. No ale co? Co mam teraz zrobić? Aha, zaś. Mogę sobie radzić sama, nie? Jezu, nie umiem zaklęcia nawet wybrać. Okej. A tutaj coś z tą wodą o to chodzi, żebym ja robiła? To coś daje? Jeżeli chodzi o fabułę, czy... Aha, no bo to muszę używać tego. Oh, ale fajnie, ona wrona zamiast... Nie, kisna po prostu. Tam coś jest w ogóle. Mhm. O nie, za mną, nie? Spoko. A trafisz tu w tego? No właśnie. Idź tu do... Aha. Mhm. Znaczy tutaj to wiem co robić Harym, ale tam nimi co? Czy coś, coś konkretnego chodzi, czy... Aha, okej. Okej. Fajnie, bo on się właśnie też w taki popiół rozleciał, nie? No i czarna różdżka, zgadzam, że ona jest brązowa. Hermiona hajna, że Harry nie może jej mieć. To już będzie koniec.
O Boże. Słab. Continue. 19 lat później. O, koniec, nie? Boże, 40%, jaki żal. Aha, jesteśmy tutaj. Dobra, no my ogólnie teraz... cześć, Hagrid. Tak, bo my tutaj ogólnie teraz... Jak to wygląda w ogóle? Czas desert. Nie kumam tego w ogóle. Co tu chodzi? Back to school. Chodzi o to chyba, że mam jakieś niepoodblokowywane rzeczy. Nie wiem, dobra, wiecie co? Niestety to już jest koniec, a szkoda bardzo. Super mi się w to grało, naprawdę. Przekonałam się do tego Lego, długo nie chciałam w to grać. Ale tutaj pani Pupu Panda mnie namówiła, bardzo ci dziękuję. To było super, naprawdę mi się bardzo to podobało. Taki powrót jeszcze raz do tego Hogwartu, możliwość przejścia tych gier całkiem inaczej, bo tutaj w świecie Lego, nie? Super wszystkie części, naprawdę muzyka z filmu, z konkretnej części, z konkretnej sceny, w wielu scenach była ta sama co w filmie, także dla mnie to jest sztos, jest to idealnie zrobione. Super, bardzo mi się to podobało. To co, na tym kończymy. Ja nie będę tego przechodzić jako tam inni bohaterowie już na nagraniach. Może kiedyś sobie to włączę, tak poza nagraniem sobie pogram, nie. Ale tutaj nie widzę takiej potrzeby, bo też nie za bardzo jak na razie to ogarniam, jak to w ogóle tutaj włączyć, jeżeli chodzi o to, żeby być kimś innym. Na przykład, żeby... Wiecie, osobą, która zna tą czarną magię w niektórych tych poziomach, bo potrzebne jest, żeby tam dużo rzeczy zrobić. Ale to najwyżej się... Oj, a tutaj co się stanie, jak tu pójdę? Aha. No to momencik jeszcze. Najwyżej się tam Marty podpytam, jak to ja, o co tutaj chodzi dalej, żeby móc robić te rzeczy, których się wcześniej nie robiło, bo nie można było, bo nie ta postać była w danym levelu, nie? No zobaczymy, dużo rzeczy pominiętych, dużo rzeczy niezdobytych, ale myślę, że najważniejsze to... O, gdzie my jesteśmy teraz? No właśnie, tutaj te Use Dark Magic, no i takie rzeczy właśnie tu są. Których nie możemy zrobić. Aha, bo tutaj mamy takie... To będzie grał Radyjko? Aha. A Ron biedny, co? No okej, dzięki za pieniążki.
co tutaj jeszcze, Hermionka, możesz zrobić z tym? Ktoś tam mi stęka w ogóle z prawej strony. Aha, tu jest w ogóle ten. A nie, to musi być runowe światełko. Jeszcze sobie to zrobimy, nie? Bo widzę, że tutaj jakieś... ta Hermiona tam kisnę z niej. Fajnie jakby się przesunęła, żeby... Aha, ale ja nie mogę wejść na ławkę. Dobra, spróbuję obok. Okej. No okej. Więcej jeszcze można zrobić. Nie wiem, czy to jest jakieś wyjście stąd? Tak. Aha. Pytanie po co, nie? Nie wiem. Coś tu jeszcze pozbierać? Nie do końca. Mam. Tutaj na pewno jest ten złoty klocek ukryty, nie? Tylko tutaj jest ten Dark Magic potrzebny. Bloczą mnie. Ale to nie, wodą tego run nie zrobimy. Nie, ja nie chciałam. Oni się tańczą, ale on stoi jak taki biduk. Sorry, Ron. Znaczy Harry. No dobra. Ja rozumiem, że się topniemy z powrotem. Okej, okay. Umam to. No jak pójdę tutaj? To też się wczyta coś? Tak. Rozumiem. Dobra. Czyli możemy sobie pochodzić, jeszcze porobić to, czego nie robiliśmy i takie tam rzeczy. Dobra, ja się z wami tutaj żegnam, bardzo wam dziękuję. Byliście ze mną. Przez wszystkie te części. No. O, tutaj jeszcze możemy zrobić coś. O, w końcu. To teraz hit. Masz. Co nam niby moglibyśmy odblokować? Aha, punkty razy 4. Rozumiem. Dobra, to co? Czas się żegnać. Chociaż mi się, chociaż nie chcę. O matko. Aha, dobra. Chociaż nie chcę. Szkoda, że to już jest koniec. Dobra. Bardzo wam dziękuję i myślę, że teraz po prostu jest na czas na Hogwarts Legacy, którego jestem w trakcie nagrywania. To też będzie bardzo długa seria, bo wiem, że to jest bardzo długa gra. No i co? A potem to nie wiem.
Może uda mi się zagrać w czarę ognia, Zakon Feniksa, wiecie, to takie od EA Games, nie? Części Harry'ego Pottera. Dobra, nie przedłużając, bardzo wam dziękuję. No i do usłyszonka w jakichś innych seriach. Pa!